zwiększa się sukcesywnie ilość pacjentów, którzy trafiają na SOR w ciężkim stanie, z objawami odwodnienia, z udarem słonecznym. Mamy więcej przypadków niewydolności serca, udarów mózgu, a również zdarzają się również częściej zmiany niedokrwienne serca, które są związane również z tą naszą nieciekawą w tej chwili aurą. Przede wszystkim musimy pamiętać, że upał jest rzeczą, która zagraża naszemu zdrowiu, a nawet życiu. Są statystyki mówiące o tym, że zwiększa się prawie o 30% ilość zgonów w takich upalnych dniach. Jest to związane z naszą też pewną nierozwagą i brakiem wiedzy na temat, jak należy zachowywać się w upale. Przede wszystkim najważniejsze jest odpowiednie nawodnienie organizmu. I tutaj jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, co pić, ponieważ my zazwyczaj wiemy o tym, że ważne jest, żeby był jakiś płyn. Jednak jakość płynu jest bardzo istotna. Zalecamy wody wysoko zmineralizowane, natomiast nie polecamy zwykłej wody i wody niskosodowej samej w sobie, ponieważ brak sodu powoduje wręcz odwrotnie odwodnienie, ponieważ sód zatrzymuje wodę w organizmie. W związku z tym, jeżeli pijemy dużą ilość wody zwykłej, to powinniśmy pamiętać, żeby zwiększyć podaż soli w naszym pożywieniu, czyli albo dodawać trochę soli do wody, albo ze względu na może lepsze walory smakowe, żeby tą sól uzupełniać w pożywieniu. W związku z tym tutaj zalecamy przede wszystkim właśnie wody wysoko zmineralizowane, soki owocowo-warzywne, najlepiej naturalne, nie z różnymi słodzikami, oraz herbatę, szczególnie herbatę zieloną, ostrożnie z herbatą czarną i czerwoną, ponieważ ona również może w dużych ilościach dawać efekt wręcz odwodnienia. To wszystko również dotyczy kawy oraz napojów zawierających kofeinę, czyli Coca-Cola, napoje energetyczne. Tutaj trzeba zwrócić na to uwagę, że jeżeli na przykład chcemy się napić kawy, jak najbardziej, ale do tego powinna być dodatkowa szklanka wody.